Cześć, witajcie, tutaj ja Was jem zdrowo i smacznie. Dzisiaj zabiorę Was na targi. Na targi, które się nazywają Poland Design Festival. I są to targi Expo w hali Ptak w Nadarzynie. Słuchajcie, byłam na nich w piątek, teraz jest niedziela, jestem na nich drugi raz. I słuchajcie, są w ogóle niesamowite. Naprawdę byłam tak, pod tak wielkim wrażeniem tych wszystkich wystaw, które są podczas takich targów, że postanowiłam właśnie dzisiaj kolejny raz przyjść z kamerą i Wam to po prostu wszystko nagrać. Ale nie martwcie się, dla wszystkich moich stałych fanów dzisiaj też będzie jedzenie, też Wam pokażę, co dzisiaj jem. Więc bądźcie cierpliwi. Słuchajcie, chodźcie, zaraz Wam to wszystko pokażę. Tak jak widzicie, wystaw jest bardzo, bardzo dużo. Są bardzo różnorodne. I po prostu niesamowite. Zresztą sami możecie ocenić, czy wam się to, jak to wam się podoba. Let's escape the gray. And let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong, cause we don't belong. And getting high in love, we're invincible. You and me are bored of regularities. Living all. Okej, witajcie z powrotem. Już jestem w domu, ale obiecałam Wam jeszcze jedną rzecz. Tak jak się domyślacie, na targach przez cały dzień nie ma za bardzo miejsca, żeby jeść, no bo trudno, żeby wszystkim wystawcom gdzieś zrobili miejsca, po prostu miejsce jest zbyt drogie, żeby robić jeszcze jakieś dodatkowe zaplecza. Więc jeśli chcecie jeść zdrowo, bo oczywiście są jakieś drogie i niezdrowe restauracje z jakimiś dziwnymi rzeczami, ale jeśli chcecie jeść zdrowo, to najlepiej po prostu zabrać to ze sobą. I druga jeszcze ważna sprawa, to jedzenie musi jakoś wyglądać, bo po prostu cała masa ludzi będzie widziała, jak jesz i co jesz. Więc też nie chcesz się męczyć z takimi... Co? Co to za herezję? Jedzenie nie ma wyglądać, tylko ma dobrze wchodzić. Dobrze, kochanie. Dziękujemy za Twoje parę słów. Straciłam myśl przez Ciebie.
ważne, żeby jedzenie też jakoś wyglądało i żeby było też wygodnie je jeść w takich niezbyt wygodnych, przyjaznych warunkach. Dlatego jako drugie śniadanie wzięłam ze sobą duży słoik koktajlu i to był większy słoik niż zazwyczaj. Około litra, może trochę więcej. To był koktajl truskawkowy. Ale wiadomo, jakbym dodała czegoś zielonego, to zrobiłby się z tego koktajl taki typowo brązowy. Więc po prostu zrobiłam go z czerwoną kapustą i jeszcze kawałek buraczka do tego dodałam. Dzięki temu powstał piękny różowy kolor, bardzo intensywny i bardzo taki bogaty. Oprócz tego były w nim jabłka, banany i taka mniej więcej siateczka, to jakieś dwie garście, myślę, truskawek. Ja używam truskawki z szypułkami, tak też je mrożę, bo o tej porze, tak jak wiecie, no raczej nie ma truskawek polskich. To był mój pierwszy posiłek. Drugi posiłek, jaki spakowałam do lunchboxa, to były jabłka, jedno duże jabłko. Seler naciowy to było kilka tych patyczków, kilka łodyg pokrojonych na mniejsze kawałki i do tego daktyle. Więc to w zasadzie tyle. Jeśli bym na przykład chciała coś dodatkowo urozmaicić, to mogłabym sobie wziąć jakieś masło orzechowe, żeby sobie maczać w tym moje jabłka czy seler naciowy. I powiem Wam szczerze, dosyć łatwo było zjeść. Wiem, że moja koleżanka poszła do restauracji, później narzekała, że po prostu jest jej ciężko po tym jedzeniu. Więc no, co ja mogłam zrobić? Mogłam ją po prostu poczęstować, żeby smak jej się poprawił po tych ostrych przyprawach, poczęstować ją jabłkiem. No i w zasadzie tyle. No, ja mogłam się czuć lekko dzięki temu. Oczywiście wieczorem też sobie jeszcze zjadłam trochę owoców. Więc tak wyglądał mój dzień. Do tej pory muszę Wam powiedzieć, że żałuję, że nie kupiłam jeszcze czegoś na tych targach. Kupiłam sobie jedną deskę, taką właśnie z słojami drewna, ale tak jak sami widzicie, było tam mnóstwo unikalnych rzeczy. Więc jak będziecie chcieli, to myślę, że kiedyś, nie wiem jak one często się odbywają, warto się przejść na takie targi. Naprawdę można tam znaleźć mnóstwo designerskich przedmiotów, unikalnych, takich jedynych w swoim rodzaju. I właśnie dlatego chciałam Wam to wszystko pokazać. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie dać kciuków w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, to kliknijcie przycisk subskrybuj poniżej. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!